Stary Testament. Samuel, młody prorok. Miasto Shiloh. Wysłuchaj mojej modlitwy. Jeśli dasz mi upragnionego syna, ja podaruję go Tobie. Przyprowadzę go do Twego przybytku, a on przez wszystkie dni będzie Ci służył. Przyrzekam Ci to, Panie. Ulituj się, Panie. Daj mi syna. Proszę, błagam. Cóż to? Upiła się? Nie wiesz, że święty przybytek Pana to nie jest miejsce dla pijanych kobiet? Lepiej stąd odejść. Ruszaj, pókim dobry. Ale ja nie upiłam się winem, tylko jestem taka nieszczęśliwa. Wylałam swoją duszę przed Panem. Dobrze, dobrze, wstań. Zdawało mi się, ale pomyliłem się. Cóż, nie płacz, kobieto, idź w pokoju i niech Bóg Izraela spełni twoją prośbę. Spełni ją? Tak, niewątpliwie. Jestem tego pewny, zobaczysz. Dziękuję, Panie. Jesteś Heli, najwyższy kapłan. Ja wiem, że Bóg wysłucha twoich słów. To rozbój w biały dzień. Oddaj mi to, starcze. Jak możecie, to nie należy do was. Co? Czyżbyś oskarżał nas o kradzież? Dosyć, przestańcie. O, witaj, ojcze. Co wy tu robicie? Nic. Ten człowiek odmawia nam mięsa ofiarnego. Ja wiem, że prawo nakazuje składać ofiary naszemu Panu, ale wy za każdym razem, gdy przynoszę mięso na ofiarę, twoi synowie biorą sobie więcej niż im przysługuje. Ja mam dzieci i wnuki do wykarmienia. On sam nie wie, co mówi, ojcze. Jest taki wzburzony. O, no już, już. Jestem pewien, że chłopcy nie chcieli cię skrzywdzić. I to wszystko, co chcesz mi powiedzieć? No, ja... Już nigdy więcej nie przyjdę do przybytku. Zapamiętaj moje słowa. Już nigdy więcej nie złożę tu ofiary. Hofni, Pinchas, co wyście mu zrobili? A? Pożałował mięsa na ofiarę. To nie była nasza wina. Co za dzień. Zrozpaczona kobieta. Wściekły starzec. Krnąbrni synowie. Heli. O, Heli. Kim jesteś? Nigdy cię tu nie widziałem. Jestem posłańcem. Przychodzę od Pana. Nikt nie może wejść do przybytku bez mojego zezwolenia. O, Heli, posłuchaj. Dlaczego drwisz ze świętych ofiar składanych Panu, a swoich synów poważasz bardziej niż Boga? Poważam synów bardziej niż Boga? Co? Co ty mówisz? Pozwalasz im znieważać święte ofiary. Hańba będzie udziałem twego domu. Wspomnij na słowo Pana.
ustanowię sobie kapłana wiernego, który będzie postępował według mego prawa. On będzie panował nad Izraelem. A ja będę odrzucony? Jestem najwyższym kapłanem. Pan tego nie uczyni. O synu mój, modliłam się, by moje życie rozjaśnił cud. I w niebie ktoś usłyszał mnie, wtedy zjawiłeś się, synu mój. O skarbie mój, syneczku mój, pod sercem z troską nosiłam cię. Lecz dawno już wiedziałam, że niebo zsyłając cię ma swój cel. Pan cię wybrał i opuścisz mnie, gdy odejdziesz. Pamiętaj słowa te, mój synu, wiedz, że cały czas ci, co kochają cię, blisko są. W modlitwie Bóg połączy nas, gdziekolwiek będziesz swą poda dłoń. Jaśnił cud i w niebie ktoś usłyszał mnie, wtedy zjawiłeś się, synu. Hofni, Pinchas. Gdzie oni są? Hofni, Pinchas. Och, no nie mogę robić wszystkiego sam. Pinchas! Pamiętasz mnie, panie? Nie, oczywiście, że nie. To było tak dawno. Twoja obietnica się spełniła. Ma na imię Samuel. Wychowałam go i przeznaczyłam do służby Bożej. Będziesz miał z niego pożytek. Pożytek? Tak. Zostanie tu i będzie służył Bogu do końca swoich dni. Tak jak przysięgałam Panu, gdy prosiłam o syna. No cóż... Przydałby mi się pomocnik. Więc zatrzymaj go, proszę, a moje śluby się wypełnią. Będę ci służył z radością. Każdego roku o tej porze będę cię odwiedzać. Matko! Będę służył Bogu do końca mojego życia. Po drugiej stronie tej zasłony znajduje się Arka Przymierza. Zawiera kamienne tablice, które Mojżesz otrzymał od Pana. Nikomu nie wolno tam wchodzić, Samuelu. Nikomu oprócz mnie, bo w tym miejscu przebywa sam Bóg. Zrozumiałeś? O, o.
Zostaw to. Nalej wody do kadzi. Ostrożnie. Wiesz, że musimy się obmyć w tej wodzie przed złożeniem ofiary. Nie wiem, czy powinniśmy tam wchodzić. Cicho. A jak wasz ojciec się obudzi? Spokojnie. Naprawdę? Chcecie pokazać nam arkę? Chodźcie, wśliźniemy się od tyłu. Panie, panie! Jest tam, w środku. Ojciec się obudził. Na pewno coś ci się przywidziało. Nie, panie. Oni chcieli zobaczyć arkę. Niemożliwe. Moi synowie może nie zawsze potrafią właściwie się zachować, ale wiedzą, że do świętego świętych nie wolno wchodzić. Posłuchaj. Samuelu, jesteś sługą świątynnym, nie moim doradcą, prawda? Buty, szybko. Witaj! Jak ty wyrosłeś! A on ich za to nie ukarał? Heli to dobry człowiek, tylko nie wie jak się zachować. Zabiorę cię do domu. Nie dotrzymasz przyrzeczenia? Bóg mi to wybaczy, jeśli sprawy tak się mają. Nie, matko. Chcę nadal służyć panu. No, muszę już wracać. Wiem. Rok minie szybko. Kocham cię. Jestem, panie. Co? Co? Wołałeś mnie. Co? Ja? Nie wołałem. Wracaj do łóżka, chłopcze. Samuelu. Mm-hmm.
Czego znów chcesz ode mnie? Wołałeś mnie. Po co miałbym cię wołać? Wymówiłeś moje imię. Przestań, Samuelu. Jestem zmęczony. Wracaj do łóżka. Samuelu. Panie, jestem, panie. Co? O co chodzi? Czego chcesz? Teraz na pewno mnie wołałeś. Słyszałem wyraźnie. Samuelu, jesteś za młody, żeby słyszeć. Dobrze, Samuelu, posłuchaj uważnie. Chcę, żebyś wrócił do łóżka. Jeśli głos znów przemówi, powiedz: mów, panie, twój sługa słucha. He? Samuelu. Mów, panie, twój sługa słucha. Samuelu, ostrzegałem Helego i jego synów, ale oni wciąż nie chcą się oczyścić. Dlatego wkrótce nadejdzie dla nich dzień sądu. Jesteś. Wcześniej wstałeś. No. I co powiedział? Powiedz mi. Nie mogę. Daj spokój. Powiedz mi wszystko, Samuelu. Czy to było o mnie i moich synach? On powiedział, że już cię ostrzegał. O, powtórz mi wszystko. Powiedział, że nadchodzi dla was dzień sądu, że już jest za późno. Och, panie, dlaczego się nie zmieniłeś? O, jak Bóg postanowił, tak niech uczyni. Ja na to zasłużyłem. Świadomie okazałem Bogu nieposłuszeństwo i pozwoliłem na to synom. Ale Ty, Samuelu, otrzymałeś łaskę, na którą ja czekałem całe moje życie. Służ naszemu Panu. Patrz, Pinchas, tam! To Filistyni! Filistyni chyba tu nie wejdą, prawda? Samuelu, uklęknij i módl się. O, to wy. Filistyni to przesądny naród. Gdy zobaczą arkę, uciekną. Nie, nie możesz wynieść arki w środek bitwy. Mamy tu czekać jak owce prowadzone na rzeź? Hofni, proszę was, błagam. Pinchasie, nie. Nie! Nie wchodź tam! Nie ruszaj arki! Nie!
Jakie wieści, żołnierzu? Mów szybko! Tysiące Izraelitów poległy! Och, nie... Twoi synowie? O, moi synowie? Co z nimi? Oni nie żyją! Pinhas! Arka, panie! Filistyni zdobyli Arkę! Chcecie widzieć. Samuel. Witaj, matko. Długo cię nie widziałam. Wybacz, matko. Ale widzisz... Wiem, wiem. Służyłeś Panu. Powiedz mi, gdzie byłeś? Najdłużej w Mispa i Gilgal. Byłem też w Betel. Widziałem tam cuda, matko. Wielkie cuda. Wersja polska, Hagi Film i Wideo Wrocław. Reżyseria Igor Kujawski, dialogi Kaja Sikorska. Produkcja Piotr Skotnicki, realizacja Jacek Kaźmierczak i Robert Maniak. Wystąpili Adam Cywka, Aldona Struzik, Andrzej Olejnik, Andrzej Wilk, Anna Kramarczyk, Bogdan Grzeszczak, Bogna Woźniak, Edyta Skarżyńska, Elżbieta Golińska, Grzegorz Wojdon, Jadwiga Skupnik, Jan Blecki, Konrad Imiela, Krzysztof Grębski, Marian Czerski, Michał Chorosiński, Miłogo Streczek, Monika Szalaty, Tomasz Lulek, Tomasz Orlicz, Wiesław Cichy, Wojciech Ziemiański, Zygmunt Bielawski. Piosenki z tekstami Ewy Aurelii Międlarzewskiej w wykonaniu Małgorzaty Kogut i Marcina Wawrzynowicza, producent nagrań muzycznych Grzegorz Czachor. Cytaty z Pisma Świętego według Biblii Tysiąclecia, wydanie 5.